Hej ziomeczki, jak tam wasza kwarantanna? U mnie w domu jest. I to pierwszy raz moi rodzice teraz wyszli, jestem sama w domu przez moment, więc mówiłam, że to wykorzystam i trochę was pogadam, bo nie lubię, jak ktoś się kręci w domu i ja mówię do telefonu. W związku z tym, złapała mi też taka nostalgia w związku z tym takim ciągłym siedzeniem na tyłku w jednym miejscu i pomyślałam, że opowiem wam o moim Erasmusie, który miał miejsce dosłownie 2 miesiące temu. Pojechałam na jeden semestr do Brukseli, do Belgii. Na ostatnim roku studiów magisterskich, bo teraz właśnie kończę swoje studia i pomyślałam, że hej, może opowiem coś ciekawego, może komuś to przyda, kto w ogóle zastanawia się nad Erasmusem, czy to jest coś dla niego, a tym bardziej się zastanawia się stricte nad Brukselą, bo na tym się oczywiście skupię przede wszystkim. Więc jeszcze tak poli wstępu. Wyjechałam na mniej więcej 4,5 miesiąca. Najważniejsza dla mnie była kwestia języka, jakby chciałam jechać konkretnie tam, więc tutaj u mnie nie było takiej sytuacji, że chcę jechać gdziekolwiek po prostu, tylko chciałam konkretnie w to jedno miejsce, gdyby to było inne, to bym nie pojechała po prostu. Nie wiem, jak to jest oczywiście pod względem takiego logistycznego, jeśli na przykład rzucacie się na ileś tam miejsc. Słyszałam taką plotkę, że jeśli macie tylko jedną szkołę, jedno miejsce, w które chcecie jechać, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że się dostaniecie, bo i nawet w tym przypadku jakby biorą was bardziej poważnie, dlatego że chcecie się wybrać tylko w to jedno konkretne miejsce, a jeśli na przykład, wiecie, macie 3 uczelnie, z czego pierwsza jest jakaś super ekstra świetna, ale no wasza, powiedzmy, prezencja i wasze dokumenty nie są takie idealne, to was nie przyjmą, a jeśli potem nawet ta druga i trzecia ewentualnie by się nadawała, to w związku z tym, że oni wiedzą, że chcecie, są na przykład 3. szkołą na liście, to nie będą aż tak skłonni was wybrać, ale jak to się w praktyce ma, szczerze mówiąc nie wiem, ja wybierałam tylko Konserwatorium Królewskie w Brukseli, tylko to jedno miejsce i udało się, więc jestem na to bardzo, bardzo wdzięczna. Jeśli chodzi o logistykę przed całym wyjazdem, już dowiecie się, że możecie wyjechać, bardzo polecam wam czym prędzej od razu usiąść do komputera i szukać mieszkania. Naprawdę, bo to było dla mnie coś trudne wyzwanie, mimo że wiedziałam o tym, że się dostałam wcześniej niż cała reszta studentów, bo miałam tą informację podaną jakieś z 1,5, a nawet może 2 miesiące wcześniej niż cała reszta świata, więc to jest ogromne ułatwienie, ale już wtedy nawet nie było tak łatwo znaleźć tego mieszkania odpowiedniego. Mi się jakoś tam trafiło i bez nawet oglądania tego miejsca, naprawdę mieszkanie miałam świetne i jakby też jestem ponownie bardzo wdzięczna za to, że tak mi się udało, ale polecam wam naprawdę czym prędzej szukać i patrzeć, zapisywać się na grupach facebookowych, na stronie jakby na grupie waszej uczelni przyszłej, czy właśnie chodzi o same kwestie mieszkania, bo będzie wam po prostu trudno. Możecie też sobie pomóc tak, że pytać ludzi, którzy wyjechali z waszej uczelni, jakby z waszej uczelni macierzystej do tej, na którą jedzie na wymianę, spytać się nawet powiedzmy biura obsługi Erasmusa, nie wiem jak to się mówi, ale w każdym razie tych osób, które pomagają właśnie studentom zagranicznym i tam na pewno będzie jakaś, będzie była w przyszłości jakaś osoba, która również do tego konkretnego miejsca wyjechała i praktycznie zawsze można do nich napisać, poprosić o pomoc, zadać jakieś pytania i oni mogą też rozwiać dużo wątpliwości. Ja z tego też skorzystałam i chłopak, który był właśnie w Brukseli rok przede mną, naprawdę rozjaśnił mi trochę, rozjaśnił mi wiele spraw i dosyć mnie uspokoił, bo jestem taka pani kara generalnie, więc to mi naprawdę pomogło i to też polecam wam taką opcję. I właśnie zapisywać się na te różne grupy i to już wam naprawdę bardzo dużo pomoże na start, zanim wyjedziecie, żeby w ogóle cokolwiek ogarnąć, o co chodzi w mieście. Druga kwestia, oczywiście loty. Warto jakby skorzystać z tego, znaczy warto wcześniej kupić loty, już wiecie, że lecicie przynajmniej w tę jedną stronę i to jest tu też już załatwione. Jeszcze taka jedna bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o sam już tak stricte Erasmus. Jest takiego jak organizacja ASN, Erasmus Student Network, i oni naprawdę robią świetną robotę, jeśli chodzi o wszystkie Erasmusy, naprawdę na całym świecie, ponieważ jest to taka świetna organizacja właśnie typowo dla studentów z wymiany, gdzie możecie poznać wielu ludzi. Oni organizują naprawdę niesamowite imprezy, jakby w konkretnym już miejscu, najróżniejsze takie ciekawe wydarzenia. Często też są wycieczki do jakichś takich miast w danym kraju, na przykład u nas w Polsce, pamiętam, że jak były Erasmusy różne, to po prostu mieli wycieczki z Zakopanego do Torunia, do Poznania, do Warszawy, do naprawdę najróżniejszych miast, naprawdę śmieszne pieniądze i naprawdę świetnie mogli poznać kulturę kraju. I to samo również działało w Brukseli, w Belgii, ale działa tam naprawdę na całym świecie. Podejrzewam, że dokładnie taki sam
sposób, bo żegnałem Bruksela i Łódź, bo tutaj jakby to jest moje miasto. Tutaj jest mój dom. Działa tutaj dokładnie w taki sam sposób, więc wszędzie jest tak samo, dlatego warto z tego skorzystać na samym starcie. I jest coś takiego jeszcze jak karta ASN, ASN Card. I tutaj też polecam zainteresować się tematem, wcześniej wygooglać sobie to i złożyć jakby dokumenty, by to wyrobić sobie taką kartę. Ponieważ pierwszy też chyba, bodajże 70 osób, może mniej, może więcej, nie chcę kłamać, ale kilkadziesiąt osób, które jako pierwsze odbierze tę kartę, mam za darmo, a jeśli trochę później, to też tam się płaci jakąś tam symboliczną kwotę, ale ona upoważnia do bardzo wielu fajnych zniżek. Jeśli zamierzacie dużo imprezować i naprawdę korzystać porządnie z tego swojego wyjazdu, to chociażby z tego względu warto jest taką kartę zainwestować, ale również, co jest bardzo fajne, oni współpracują, to jest jedyna organizacja, która współpracuje z Ryanairem i dzięki temu macie 15% upustu na loty i duży bagaż 20 kilo za darmo i możecie to wykorzystać 8 razy w ciągu roku, co naprawdę jest super, świetną sprawą, szczególnie zamierzacie wracać do domu wielokrotnie jakby w ramach swojej wymiany, warto z tego skorzystać, tak samo Flixbus, jeszcze różne inne organizacje, każdy kraj ma tam swoje konkretne umowy z różnymi firmami, skorzystajcie z tego, bo naprawdę warto i to też jest taka fajna dodatkowa atrakcja i może tam osobom też nic zaoszczędzić, więc skorzystajcie z tego po prostu. Cóż, jeśli chodzi o same wydatki, może w Brukseli jest horrendalnie drogo akurat. Ja wydawałam miesięcznie całe swoje stypendium, powiedzmy, z Erasmusa na mieszkanie, a mniej więcej drugie tyle wydawałam na życie. Czyli 450 euro na mieszkanie i około też 450 euro na życie. Jest to całkiem dużo, nie powiem, że nie, ale ja... Może nie to, że zostałam tej pieniędzy jakoś niesamowicie, ale też sobie nie żałowałam, bo miałam taką możliwość i chciałam już skorzystać z tego, że tam jestem, więc naprawdę często chodziłam do różnego rodzaju muzeów, na jakieś koncerty, na jakieś tam imprezy, troszkę się po tych barach chodziło. Dużo też gotowałam w domu, ale dużo bardzo jedzenia kupowałam takiego, może nie takiego studenckiego, najtańszego makaronu, tylko różnych takich śmiesznych rzeczy, więc te pieniądze szły głównie na jedzenie, ale też jakieś takie dodatkowe atrakcje kulturalne. Jeśli chodzi o te właśnie atrakcje kulturalne, no to pomimo o tej karcie jest, o której wspomniałam wcześniej, w Brukseli jest też taka fajna inicjatywa, że w każdą środę i niedzielę pierwszą miesiąca jest lista różnego rodzaju muzeów, które są, do którego wejście jest darmowe. Warto też z tego skorzystać. Podejrzewam, że wiele miast na świecie ma coś takiego zorganizowanego i to też nie tylko dla studentów, ale też dla całej reszty świata. Też dla studentów czasami są różne takie fajne opcje zniżkowe, jakieś happy hours i tak dalej, więc warto się po prostu tym zapoznać. Ja w momencie, gdy byłam na jakby dniu otwarcia, takim Open Day for Erasmus, coś takiego, to tam też jest dużo fajnych takich broszurek informacji o tym, co warto robić, co warto zwiedzić, właśnie jak tutaj przyoszczędzić i tak dalej, więc to bardzo, bardzo mi pomogło. Jakby od tych ludzi się będzie naprawdę mnóstwo dowiedzieć, dużo do nich, jakby napisać jeszcze czegokolwiek nie wiecie, oni chętnie wam pomogą, więc warto z tego zdecydowanie skorzystać, jeśli chodzi o kwestię wydatków chociażby i po prostu takiego ogólnego well-being i korzystania z wymiany, więc to zdecydowanie polecam. Bruksela jest naprawdę niesamowitym miejscem kulturalnie interesującym, jeśli chodzi o muzykę, o architekturę. Ja byłam po prostu oczarowana naprawdę bardzo, bardzo wieloma kwestiami. Samo też jedzenie jest dosyć ciekawe. Mamy tam piwo teraz, jak ja przyjechałam do Polski i się napiłam piwa, to po prostu... No, majtki spadają naprawdę, tu się nie ma nijak, jak tego porównywać do tego, co tam jest. Oczywiście cena jest również zaporowa w porównaniu do takiego naszego zwykłego polskiego piwa, ale jednak, ach, jest to zupełnie inna historia. Tak samo gofry, no frytki, to tam powiedzmy, to taki bardziej bajer, ale jeśli coś szybko zjeść, to jest nieoceniona pomoc. No i czekolada, chociaż tutaj już cenowo różnie wychodzi, ale to jednak też jest kraj czekolady, więc same wspaniałości, chociażby z tego względu jedzeniowego, dla mnie to też była świetna destynacja i polecam pod tym względem. Nie mam porównania za bardzo z innymi miastami nigdzie indziej, ponieważ no, nie mieszkałam nigdzie regularnie dłużej. Mimo, że zwiedziłam już kawałek świata, to nie mam porównania pod względem samego mieszkania w innym miejscu, ale wydaje mi się, że Bruksela jest całkiem takim fajnym miejscem do spędzania, no po prostu do mieszkania. Tam dosyć łatwo stać się lokalsem i takim miejscowym, ponieważ jest to niesamowicie zróżnicowane miasto. Z tego, co słyszałam, to już w tym momencie jest to drugie miasto najbardziej zróżnicowane pod względem różności, pod względem
już nie potrafię mówić żadnym języku w tym momencie, sorry, zróżnicowane pod względem narodowości. Zaraz po Nowym Jorku już nawet prześcignęli Londyn i ponad 60% mieszkańców Brukseli nie pochodzi z Belgii, w związku z tym to jest naprawdę gigantyczny, gigantyczny procent. Nawet nie musicie znać absolutnie francuskiego ani niderlandzkiego, bo są dwa główne urzędowe języki w Brukseli, że możecie porozumieć chociażby w metrze czy w busie, wszędzie tak naprawdę macie zazwyczaj właśnie najpierw macie głos, który mówi wszystkie informacje po francusku, po niderlandzku i również po angielsku. Czasami idzie do restauracji i menu jest tylko i wyłącznie po angielsku, więc naprawdę bardzo łatwo jest się tam porozumieć. Ludzie, którzy mówią, większość mówi po francusku, ma wszystko na ulicy, najbardziej słychać ten język, ale raczej w większości co mają również się dogadacie po angielsku, a prawie zawsze, jeśli ktoś jest w niderlandzkiej części, to też mówi po angielsku i to naprawdę świetnie. Więc jeśli chodzi o kwestie komunikacyjne, nie ma się absolutnie tym przejmować. Ludzie są najróżniejsze naprawdę z całego świata. Ja spotkałam tyle najróżniejszych osób z takich dziwnych miejsc, które byśmy w ogóle nawet nie wpadła i nawet musiałam się zastanowić, gdzie one w ogóle leżą na mapie. Więc pod względem komunikacji tutaj jest świetnie i nie ma się to absolutnie czym przejmować. I generalnie, jeśli jedziecie też pod względem językowym właśnie skorzystać z wymiany, to korzystajcie z tego, nie siedźcie z samymi Polakami, bo to jest po prostu, dużo z tego stracicie. To jest tak interesujące przeżycie pod względem właśnie kulturowym i poznania, powiem, że odczucia języka i takiego wyrobienia się takiej naturalności bycia właśnie Erasmus to jest jednak zupełnie jakby inny state of mind, można powiedzieć. Zupełnie inaczej postrzegacie wtedy jakby to miejsce, w którym jesteście, ale też ludzi, którzy was otaczają, względem lokalsów, ale też tych osób, które też są zmiany. Jednak ludzie, którzy, raczej w większości przynajmniej ludzie, którzy przyjeżdżają na Erasmusa, mają taki jakiś stopień otwartości i takiego fajnego podejścia do drugiego człowieka, z którego, który jest wspaniale oglądać po prostu z tego względu, więc to tyle. Jeśli chodzi jeszcze takie może jakieś drobnostki wydatkowe, które chciałam wspomnieć na pewno, to karta do metra, to jest jedna rzecz, która jest tania tam tak naprawdę. Jeśli jesteście studentami, macie jakby legitymację i możecie udowodnić, jakby wziąć papierek od waszej uczelni i idziecie do kiosku, czyli do takiego powiedzmy butik kiosk, jak to się mówi, no takiej u nas punkty migawki w Łodzi, a jesteście w Łodzi, to czego im kumacie. Jeśli się wyrabia bilet miesięczny w każdym razie, to dzięki temu dostajecie kartę z waszą imienną, która was upoważnia do podróżowania przez cały rok na terenie całej Brukseli za jedyne 50 euro, więc to jest naprawdę tutaj pod tym względem się postarali, chociaż wszystko jest drogie jak jasna cholera, to tutaj jakoś przeszło, więc tak tylko mówię informacyjnie. No i cóż, czy to wszystko? Powiedzmy, że tak. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to proszę, zadawajcie na dole. Bardzo chętnie odpowiem. Tak powiedziałam, po prostu usiadłam i powiedziałam, co mi się wyda tak na ślinę, na język przyniesie i co wydawało mi się w jakiś sposób interesujące, ciekawe i istotne. Ale oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek pytania co do Erasmusa w ogóle, albo co do Belgii samej sobie, proszę piszcie, czy prywatnie, jeśli chcecie tutaj w komentarzach, czy gdziekolwiek. Ja bardzo chętnie odpowiem na wszelakie pytania, bo doświadczenie jakieś tam powiedzmy z tym wydarzeniem mam, więc mam nadzieję, że ktoś cokolwiek z tego skorzystał. No i co, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, siemson.